Siemaneczko, rodacy, tu Killer Misie. No i dzisiaj postanowiłem zrobić małą recenzję do gry Drive Club na PlayStation 4. Jeżeli chodzi o grafikę, jest dość fajna. Nie można powiedzieć, że jest brzydka. Jest różnica do porównania z PlayStation 3 na przykład. No i dobra, od razu startujemy, bo nie ma internetu, widzicie, nie ma połączenia, serwery nie działają. Także musimy jechać sobie tak pojedyncze zawody. Weźmiemy na przykład Chile, jakąś fajną trasę. Na przykład tutaj. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak się pojedzie. Na przykład Bentleyem jeszcze nie jechałem, ale wydaje mi się, że to nie jest za dobre auto. W innych wyścigach był zawsze z tyłu. Audi R8. No dobra, że nie jechałem Bentleyem, to pojedziemy Bentleyem. Bierzemy niebieski. Wsiadamy do maszyny. Proszę bardzo. No i zaraz startujemy. Zobaczymy, jaki to kurs. O, jakieś parę rund. Ładne domki. Glinianki. No, jedziemy. I start. Znowu ten głupi komunikat. Ale nic nie poradzimy. Bokiem i... O, myślałem, że lepiej wyjdzie. Wyglądało lepiej, nie było gorzej. Dobra. Na zewnątrz, wiadomo, słychać bardzo silnik. Co można powiedzieć? Gra... Dotychczas nie grałem tam w żadne wyścigi na PlayStation 3, tylko grałem... tam jakieś Need for Speedy czy coś takiego. Ale jeżeli chodzi o Drive Club, to nie ma tutaj żadnej możliwości tuningu. Masz tylko samochody takie, jakie dostajesz i to jest wszystko. Możesz sobie jedynie zmienić kolor. Jak na razie mam tylko 4 lakiery, nie wiem dlaczego. Każdy wyścigam, czy z każdym levelem wygrywam nowe, a mogę używać tylko 4. Możliwe, że znajdą się w klubie online. Mam taką nadzieję. A że serwery nie działają, no to nie mogę niestety sprawdzić, czy jest taka możliwość. Bardzo dziwna pogoda, nie wiem, czy to słońce, czy chmury, czy zachmurzono, czy ciemno, nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Widzę Audi, a Audi jedzie tutaj, kombi, bardzo ładny. No, ale tu śmigamy, jestem piąty jak na razie, w drugim okrążeniu. Jeżeli chodzi o model wypadkowy, no to nie ma żadnej furory. Auta jadą cały czas, może nawet na czołowe z murem auto pojedzie dalej. Jedynie jak widzicie, parę tam rys na lakierze widać, niekiedy pęknie szyba, ale to już wszystko. Trochę tam się karoseria psuje, jakieś tam wgniecienia niekiedy widać, ale no, model jest bardzo słaby. Jak
do porównania z GTA na przykład. Tak z tyłu do tyłu można patrzeć. No, jestem czwarty, kurde. No nowy kurs, nie jechałem jeszcze go nigdy, więc nie wiadomo tam za bardzo. Trzeba się przyzwyczaić. A jeszcze do tego wam opowiadam, no to nie dam rady tam być pierwszy. Ale nie ma źle. Jakby się tak sprężył człowiek, to może jeszcze coś wygniótł z tego Bentleya, ale Bentley tak jakoś mnie nie pociąga. Dobra, będę trzeci. Udało się. W najlepszym przypadku drugi. Oj. Dawaj, nie poddawaj się. Nie mogę. Nie możesz! Nie. Jestem drugi, proszę państwa. No, dzięki Bogu, udało się. Dobra. Wygrałem jako drugie miejsce. Jest Killer Misiek. Może być. Udało się. Tu cały czas dostaję jakieś punkty. Tu macie postępy. Wasz poziom kierowcy. Co wyścig dostajecie tutaj. Punkty, no i widać tu ile punktów trzeba do następnego poziomu. 722 tysięcy na przykład, 500, no ale punkty dosyć szybko tutaj lecą. No, kontynuacja. Tak, mamy tutaj ekran główny, tu macie jazda, tu jest profil. Siema broda. Wolny strzelec, tutaj pisze poziom 13 kierowcy, postępy statystyki, bliski awans w klubie mini, wyróżnienia kierowcy, niedawny awans. Takie tam różne, można sobie sprawdzać, co się dzieje, hiperkierowca, superkierowca. No tutaj na przykład bardzo długo trwa. A, to są dane ten. Aha, tu jest właśnie poziom gry. Ciężki, tu jest najcięższy, mi się wydaje. Hiperkierowca, no a tu najłatwiejszy Fenhot Hatchy, czy tam jakoś tak. No i co tu można? Zawody. Macie wszędzie jakieś musicie tam levele osiągać. Tu są też jakieś postępy, poświęcenie i tak dalej. No tak naprawdę to pierwszy raz tutaj jestem i nie oglądałem jeszcze tego. No tutaj macie z każdego klubu kilometry pozostałe do poziomu 3,40. Aha, no to trzeba 3 kilometry jeszcze chyba najeździć się, czy jakoś tak. Macie tutaj z każdego klubu poziomy. Jeżeli jeździcie danym samochodem, no to nabija wam wtedy punkty w ten klub na przykład. Na początku wiadomo, nie ma wielkiego wyboru, jest tylko mini, dlatego mam tu najwięcej punktów na nim. No ale z czasem się pootwierają wszystkie wasze samochody. Tak. Tutaj macie garaż. Jest tutaj mini. Volkswagen Beetle. Tak zwany garbus. Audi A1 Quattro, Renówka, te właśnie pootwierane już mam. Tego nie udało mi się dotychczas otworzyć. Macie Mercedes-Benz AMG A-klasa, BMW M235, Audi RS5 Coupé, też otwarty. CLA AMG. Tutaj Lotus.
Bardzo fajne autko, lubię Lotusy. Z tyłu też ładnie wygląda. Potem macie Audi TT. No jest dość dużo tych samochodów, nie będę teraz wszystkich wymieniał, przelecę je szybko. I tak dla informacji, to ja zakupiłem wersję Plusa i żeby nie było tam nieporozumień, to są tutaj wszystkie trasy i wszystkie samochody, bo niektórzy nie wiedzą, o co chodzi z tym, bo tak namieszali z tym PS Plusem i tak dalej, że niektórzy nie wiedzą, czy kupić, czy nie. A więc chodzi o to z tym tak, że PS Plus miało być demko, trochę właśnie, no, nie aż tak trochę, ale dużo skrócone, tam 11 tras i coś 11 samochodów miało być. No ale to wyciągli z tego powodu, że serwery są przepełnione, gracze, którzy mają pełną wersję gry, nie mogą wejść w online, tak jak ja też nie mogę wejść. I dlatego nie ma tego. Jeżeli kupicie, zakupicie PS Plus wersję za 170 zł chyba, to normalnie macie pełną wersję gry. Po zainstalowaniu pokazuje wam się czerwony, właśnie czerwony znaczek z tej gry, nie już taki żółty jak w tym PS Store. Tak sobie tu opowiadam i pokazuję wam w międzyczasie te samochody, jeszcze dość dużo ich tu jest, ale przelecimy wszystkie. Jak widzicie, poziom kierowcy 27 musi być. Niektóre samochody musicie inaczej odblokować, ale jak na razie widać, że tylko poziom kierowcy się zmienia. Tu ładny Porsche matowy, AMG SL. No są fajne bryczki, są autentyczne, fajnie zrobione. Ale żeby tak, każdy musi wiedzieć, co lubi. Ja powiem tak, że krótki czas przyzwyczajenia i już pierwsze miejsca lecą, nie? Nie powiem, że się nie udało, bo udaje się, daje radę. O, jakiś Savage, bardzo fajny, sportowy samochód, nieznany mi. Poziom 22, no dziwnie jest tutaj z tymi poziomami. Myślałem, że poziomy to będą tak po kolei. Aha, bo to zmiana klasy była pewnie samochodu i znowu poziomy od niższego lecą, dobra. Tego samochodzika bym chciał, Ariel Atom 500. To kurde, maszynka musi być nieziemska. Zobaczcie te przyspieszenie. Pełne, jako jedyny ma prawie pełne przyspieszenie. No prędkość max, no to wiadomo, trochę mniejsza, ale nie dacie rady tego dogonić. Na zakrętach pewnie mega, mega, mega ten samochód. SLS AMG. Jest ten Martinek, też bardzo ładny. No tak, i przejrzymy sobie te samochody. Taka krótka recenzja. Będziecie chcieli więcej, no to musicie w komentarzach napisać, czy coś jeszcze pokazać. Na razie nie mogę pokazywać trybu online, bo serwery nie działają. Jestem trochę zły. Mam grę od 2 dni. Właśnie od daty release, jak wyszła. No i kichszka, nie idzie grać. Ani nie idzie zrobić sobie własnego klubu, ani nic. Właśnie to mnie ciekawiło, jak to wszystko działa tam z tym klubem. A tu nic, serwery dead, nie ma nic. No, zobacz, no tutaj macie samochód hypa. Jak widać, przyspieszenie, trochę was przed chwilą źle poinformowałem.
ma też prawie pełne prędkość, max, sterowanie, wszystko mega, no nie na darmo Hyper się nazywa. Ciekawe jak się tym śmiga, trzeba pograć, żeby wiedzieć, a do poziomu 40, jak mi się wydaje, będzie dość daleko. Na początku punkty śmigają, ale z każdym poziomem, wiadomo, jest coraz dłuższa ta trasa do celu. Ale samochodzik pięknie wygląda. Grafika, mówię, nie wiem, czy tak będzie widać na YouTubie, bo YouTube trochę komprymuje to wszystko, ale tu na moim telewizorku jest po prostu mega, super grafika. Jeżeli bym tak mógł powiedzieć, jak GTA 5 będzie miało taką grafikę jak ta gra, tylko taką, jeżeli będzie lepsza, no to już całkiem będzie masakra, ale jak będzie tylko miało taką grafikę jak tu, to już będzie mega wypas, powiem wam. Będziecie widzieli dużo, dużo, dużo filmów ode mnie z GTA 5 na PlayStation 4, jeżeli mnie zachwyci ta gra. Dobra. W ustawieniach można sobie ustawiać rozgrywki, kamery i tak dalej, rodzaj skrzyni biegów, zaglądanie za róg na przykład, no, można się w aucie rozglądać, opcje wyświetlania, przejrzystość wyświetlacza, no, tam takie różne ustawienia, kilometry, mile, tagi graczy, minimapa, widoczność ducha, no, powiadomienia w grze, no tu by można wyłączyć ten brzydki czerwony napis. Jak widzicie, dalej nie ma połączenia do internetu, serwery nie działają. No tak, twórcy, no co, twórcy polecą jakieś napisy pewne, no dobra. Sterowanie, kontroler, poziom wibracji średni, sterowanie lewy drącz, konfiguracja przycisków, przycisk kółko, hamulec ręczny, wyższy bieg, niższy bieg, zmień kamerę, trójkącik sobie nastawiłem, spójrz w tył, chciałem mieć na kwadracie. Bo tak ten R3 wciskać to jest trochę głupio. A tu zrobimy R3, bo to niepotrzebna zmiana biegów. Na razie jeżdżę automatikiem, więc nie ma tak źle. Krzyżyk zostawiamy, DRS, przycisk L1, hamulec L2, pedał gazu R2. Jeszcze coś tu chciałem chyba zmienić. Hamulec ręczny byłoby praktycznie, mi się wydaje, na X-ie. Nastawię sobie na X-a. Krzyżyk. Kers. No to zrobimy kółeczko. Nie będzie. Nie wiem, co ten kers oznacza. Pewnie coś z online'u. No i wychodzimy. To będziemy tutaj pod ręką, będzie teraz ręczny hamulec. Kierownica. Nie mam kierownicy. Gra zdalna. Nie mam gry zdalnej. Dobra. Dźwięk. Głośność muzyki w menu. Głośność muzyki podczas wyścigu zrobiłem na 0. Głośność efektów 90%, czas głosowy włączony. Tylko nie ma z kim gadać, bo jak przypominam, proszę bardzo, serwery nie działają. Tak, co by tu jeszcze pokazać? No nie ma co już pokazywać, widzicie, wyzwania nie działają, nie ma serwera. Stwórz klub nie działa, tu nie działa, nic po prostu nie działa. Mogę pokazać jeszcze, tutaj są różne takie, jak widzicie,
wszystko już mam tutaj, wyzwania różne. Musicie na przykład, tutaj macie cele, ukończ w pierwszej trójce, wykonywanie zakrętów z pojedynku, musisz osiągnąć 1500 i czas okrążenia maksymalnie 1,41 i takie macie wyzwania, które musicie tam osiągnąć w danym kursie na przykład, nie? Tutaj są inne wyzwania. Musicie prędkość maksymalną 137 osiągnąć. Wiadomo, to są takie... Nie możecie wybierać wszystkich samochodów. Pokażę wam. Macie do wyboru tylko tutaj z tej klasy właśnie. I nie ma tak łatwo niekiedy osiągnąć właśnie tej szybkości. No, co tu jeszcze można powiedzieć? Tutaj mam, muszę przejechać jeszcze. Musiałbym startnąć i jechać te 9 wyścigów, żeby przejść do następnej klasy. Ale na razie nie mam samochodu, żeby to porządnie przejechać i się tam właśnie nie będę wciskał. Muszę nabyć jeszcze punktów, pootwierać parę samochodów. Tu macie próbę czasową, możecie sobie jeździć w kółko cały czas, na czas. Na przykład Norwegia, fajnie w śniegu. Weźmiemy może taki kurs. Jakiś... Nie, tego Audika nie weźmiemy teraz. Może... Maserati. Audi TT jeszcze nie jechałem. Trochę szybszy widzę w przyspieszeniu jak ten Lotus. No, przejadę się. Ładny czerwony. Pominiemy tą całą sekwencję wsiadania. Śniegu pojedzie. Dobra. Zobaczmy. Ej, start. Szybki start. Gotowy. I już mam teraz stery. No i jedzie. Trzeba pobijać tutaj rekordy, trasy swoje. Ostry zakręt. Jedziemy. Niekiedy po bokach. Są takie przed zakrętami kolorowe tam. Taki dym kolorowy. Niekiedy niebieski, zielony i tak dalej. I sygnalizują wam wtedy, jak mocno ostry będzie zakręt. Tylko nie pytajcie się na razie, która farba, jaki zakręt sygnalizuje. Dlatego jeszcze nie zdążyłem znaleźć. Co do czego pasuje. O Jezus. Ja tu chcę robić drifta na ręcznym, ale pomyślałem, że przerzuciłem to na krzyżyk. To nie wychodziło. A teraz mam krzyżyka, super drift. I w drugą stronę. Jak widzicie, widoki fajne. Grafika fajna, tylko czego brakuje, jak dla mnie, to przydałoby się noc, trochę gazu, żeby tak w niektórych miejscach sobie przycisnąć porządnie. No tutaj macie maskę, odbija się tak wszystko w maskę, a duszek ucieka. No dobra, spokojnie. Rundkę spokojniejszą pojedziemy. Trochę wam pokażę te wszystkie kamery, które są. Tutaj z środka armaturkę widać. Tak, możemy też jeździć. Ale to
poszedł w drifta, ale niechcący. Dobra, spokojnie. Znaczek Audi. Jak widzicie, można się rozglądać trochę po samochodzie. W lewo, w prawo, w lewo, do tyłu, na kwadracie. Tu patrzę, uda mi się przez szybę, czy ja mówię, że nie. I tak wygląda nigdy. A, słyszycie turbo? No, jest turbo. No i tak przygazuję sobie driftik. No, trzeba poćwiczyć te drifty, nie? Widzicie szyba pewna z przodu, z lewej strony nadal nad kierownicą. No co? No. No, tak lepsze uczucie jest, jak siedzisz w środku. Ale ja tak nie umiem grać. Ja wolę tak. Od zewnątrz. No i ścigam się teraz duchem. Jedną rundę. Zobaczymy, co mi pokaże. Pierwsza runda. Ale teraz duszek niestety przegra. Jeszcze piernisiek trochę zepnie. No i powiem tak, że jak na razie, więcej do tej gry nie można opowiadać. Wszystko prawie pokazałem. Funkcje online, niestety. Nie można sprawdzać serwery. Muszę powtarzać cały czas, bo to jest taka masakra. Mogli to przewidzieć, wiadomo. Pierwsza gra na PlayStation 4. Która jest grą wyścigową, czy wyścigi, a oni robią taki bagier i się dziwią, że przepełnione serwery. Dajcie spokój. No ale nic nie poradzimy, musimy czekać. Ten zakręt jest taki kurde dziwny, nigdy go nie mogę wziąć poza. No ale jak widać, no to duszek został za mną. To znaczy, że lepszy czas. I właśnie teraz jedzie następny duszek tej rundy, którą przed chwilą jechał. A my tu sobie tak spuściliśmy z gazu. Teraz wam pokażę jeszcze, jak audycja walnie w mur. Nic się nie stało. To jest właśnie trochę smutne. Tutaj mogę pokazać. Są niewidoczne ściany. Także z kursu nie masz szans zlecieć gdzieś. Niby są barierki, ale to jest wszystko. Jak widzicie, napis. Nie ma możliwości spaść. Dalej, jak tutaj nie pojedziesz, zaraz się wrzuca z powrotem na tor. O, proszę, za długo pojedziesz tu na poboczu, to źle się cię wrzuci na tor. Możesz wjeżdżać gdzie chcesz, cały czas jedno. Proszę bardzo, spędzimy się. Zrób! Trochę mu się pogięła tablica przy takim rąbnięciu. Powinien już być rozwalony na maksa. Także jak mówiłem już na początku, model blacharki. Taki sobie.
mogło być więcej. Chciałem mieć lepsze rzeczy. Dobra, iskry lecą. A samochód? Taki sobie, nie? Wrócimy się do słońca. Co? Co można powiedzieć? Nie ma szału, nie? Z przodu całkiem dobry. Patrz, nawet lampy mu nie poszły. Chciałby człowiek wjechać na parking, nie ma szans. Jedzie po panienie. Chciałby wskoczyć do wody, nie ma szans. Gdzie to GTA? Nie ma GTA, to są wyścigi. No, zapomniałem. Trochę za długo byłem w dziale GTA, tak, zobaczcie. I to by było na tyle. Z GTA, z Drive Clubu. I kończymy właśnie ten wyścig. Zakończ zawody. Jak się podobało filmik, lajkujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej. Do usłyszenia. Killer Misie. Hello.